Jak zrobić taki blok, który wyświetli nam wszystkie kategorie na stronie oraz w nawiasie będzie pokazana liczba, ilość wpisów danej kategorii. Dodam teraz nowy widok. Nazwę go jakkolwiek. I teraz pokaż nie zawartość, tylko kategorię. Typ wszystko nieposortowane. Nie będzie to strona, tylko blok. Bez używania podziału na strony. Kontynuuję teraz edycję. OK. I teraz mam wyświetlone wszystkie kategorie, które mam dodane na stronie. To jest standardowo, bo standardowo mam dodane już pole termin taksonomii nazwa. Ale teraz, żeby dodać tutaj liczbę czy cyfrę w nawiasie, która określi nam, ile jest dodanych wpisów w danej kategorii, trzeba dodać powiązanie, czyli relationship. Będzie to z grupy termin taksonomii content with term. OK. Teraz, aby możliwe było zliczanie właśnie ilości wpisów danej kategorii, trzeba włączyć funkcję count. Ją możesz włączyć tutaj przy polu use aggregation. Zmienić to nie na tak, czyli zaznaczyć tutaj. OK. I teraz dodatkowe pole. Będzie to pole z grupy zawartość. ID segmentu, to pole właśnie posłuży nam do zliczania ilości wpisów. OK. I teraz zapyta nas się, czy użyć tutaj zliczania i w jaki sposób. Ja użyję count, czyli z polskiego powiedzmy liczba. I kontynuuję. OK. Nie tworzę. Dam przedrostek. Przyrostek. OK. I pojawiła się liczba wpisów w danej kategorii. Ja ustawię to teraz w jednej linii. OK. I jak zachowam, to mam dodany blok, który wyświetli mi właśnie nazwę terminu oraz liczbę wpisów w danym terminie.